Trzy wygrane w trzech ostatnich meczach, w tym grając w dziesiątkę z Legią, kazały budzić respekt. Być może mecz z Widzewem jest jednym z ostatnich Sergiusza Wiechowskiego w barwach chorzowskiego ruchu. Wczoraj ten piłkarz powrócił z Kaiserslautern, gdzie był poddawany próbom. Graliśmy z FC Aarau, jest to pierwsza liga szwajcarska, przegraliśmy 2-0, grałem drugą połowę. Czy działacze i trenerzy budzili jakieś nadzieje twoje na to, że cię zaangażują? Rozmów jako takich nie było. Myślę, że tam nie będzie rozmów między mną a działaczami, tylko między menadżerami i zarządem tam Kaiserslautern. Spotkanie rozpoczęło się niezwykle udanie dla zespołu chorzowskiego. Akcja lewą stroną boiska, dośrodkowanie do Sergiusza Wiechowskiego, faul Dariusza Gęsiora, tak orzekł arbiter z Wrocławia Andrzej Dymek i rzut karny dla ruchu. Szansę wykorzystał Mariusz Śrutwa, zdobywając 14. bramkę ligową w tym sezonie. Czy był rzut karny? Podobno faulowałeś Wiechowskiego. Tak sędzia twierdził, ale na pewno faulu nie było. Nie wiem, czy to Wiechowski potwierdzi, ale rzucił się do przodu, żeby dostać tą piłkę, uderzył ją. Piłka wyszła na róg, ale na pewno nie było to faulu takiego, żeby rzut karny z tego był. W 28 minucie spotkania łodzianie doprowadzili do wyrównania. Dośrodkowanie, główka Artura Wichniarka, Waldemar Grzanka, bohater meczu z Wisłą Kraków w zespole chorzowskiego ruchu, jest bezradny i jest 1-1. Drużyna łódzka zagrała po dłuższej przerwie z Tomaszem Łapińskim w obronie. W 44 minucie spotkania łodzianie zdobyli zwycięską bramkę, strzelił ją z rzutu wolnego Rafał Siadaczka. Mecz się ułożył tak jak się ułożył, strzeliliśmy szybko bramkę i tak jakby spoczęliśmy na laurach. No, Widzew zaczął grać bardziej aktywnie, wykorzystał nasze błędy i zagapienia i stało się tak jak się stało, nie zdążyliśmy już nadgonić. No, na pewno się cieszymy, trzy punkty, nie straciliśmy kontaktu z czołówką, mamy szansę na trzecie miejsce co najmniej, więc powalczymy. Przed nami jeszcze trudne mecze z UKS-em i z Polonią. Postaramy się tak zagrać jak przed 10 dniami z Legią i dzisiaj z Chorzowem.